Joanna Racewicz pracowała z Michałem Adamczykiem. Teraz wspomina, jakim był człowiekiem. Publikacja Onetu dotycząca mrocznej przeszłości Michała Adamczyka odbiła się w sieci szerokim echem. Informacje o brutalnym pobiciu, jakiego dziennikarz miał dopuścić się na 29 kobiecie, zszokowały opinię publiczną. Głos w tej sprawie zabrała Joanna Racewicz, która miała okazję pracować z Adamczykiem. Nie milkną echa czwartkowej publikacji Onetu, dotyczącej mrocznej przeszłości dziennikarza TVP Michała Adamczyka. Kropka. 7 września rano serwis opublikował szczegóły mrożącego krew w żyłach zdarzenia z 2000 roku. Dziennikarze Onetu dotarli do akt sprawy, z których wynika, że Adamczyk miał dotkliwie pobić 29-letnią kobietę, a następnie wielokrotnie jej grozić. Mroczna przeszłość Michała Adamczyka. Dziennikarze Onetu ustalili, że 30 czerwca 2001 roku do Sądu Rejonowego w Toruniu trafił akt oskarżenia. Prokuratura oskarżyła Michała Adamczyka o pobicie kobiety i kierowanie w jej stronę gróźb pozbawienia życia oraz popełnienia przestępstw na szkodę pokrzywdzonej lub jej najbliższych, jak również kradzież 1000 zł. Do dramatycznych zdarzeń miało dojść w 2000 roku. Pół roku po skierowaniu przeciwko dziennikarzowi aktu oskarżenia zapadł wyrok. Sąd uznał, że sprawstwo i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości i zostały potwierdzone dowodami zebranymi w sprawie. Sprawa została jednak warunkowo umorzona. Michałowi Adamczykowi został wyznaczony 2-letni okres próby. Musiał też zapłacić 1500 zł na fundację Daj Szansę. Sąd wziął pod uwagę, że dziennikarz nigdy wcześniej nie był karany. Uznano więc, że istnieje pozytywna prognoza co do tego, że będzie przestrzegał porządku prawnego. Joanna Racewicz reaguje na doniesienia o Michale Adamczyku. Publikacja Onetu dotycząca Michała Adamczyka wstrząsnęła opinią publiczną. Głos w tej sprawie zabrało wiele osób z rodzimego showbiznesu, w tym między innymi byli współpracownicy dziennikarza. Teraz do sprawy odniosła się także Joanna Racewicz, która w przeszłości miała okazję pracować z Adamczykiem. Michał pracował w Wiadomościach, ja w Panoramie, więc nasza znajomość była tylko korytarzowa albo spotykaliśmy się na charakteryzacji na równoległym make-upie. Mogę tylko powiedzieć, że był wtedy miłym i uprzejmym facetem. Nie wyglądał na agresora, ale to oczywiście o niczym nie świadczy, powiedziała dziennikarka w rozmowie z Plejadą. Joanna Racewicz podkreśliła, że temat przemocy wobec kobiet jest jej szczególnie bliski. Właśnie zakładam fundację, która jest przeznaczona dla kobiet będących w przemocowych relacjach, doświadczających przemocy nie tylko w związkach, nie tylko fizycznej, ale także w relacjach podwładna, szef, w relacji ze znajomymi, przyjaciółmi, rodziną. Jakikolwiek przejaw agresji tego typu jest dla mnie absolutnie nie do przyjęcia, powiedziała. Dziennikarka wyraźnie podkreśliła, że nie zapoznała się osobiście z aktami sprawy, więc nie chce rozstrzygać, o prawdziwości doniesień dotyczy. Michała Adamczyka. Zaznaczyła jednak, że jeżeli informacje z publikacji Onetu okażą się prawdziwe, dziennikarz powinien usunąć się z życia publicznego. Jeśli potwierdzą się te doniesienia, to jest to absolutna dyskwalifikacja nie tylko dla dyrektora, dla dziennikarza, ale w ogóle dla człowieka.
Nie znam akt tej sprawy, ale jeśli był wyrok, to taka osoba nie powinna występować w mediach, ubierać się w szaty komentatora, moralizować i pouczać kogokolwiek, powiedziała. Nie może być przyzwolenia na takie zachowania. Pod każdym względem i w żadnym środowisku, w żadnej relacji. Jedyne co można, to nagłaśniać, zgłaszać i wyrywać jak chwast z korzeniami, bo milczenie oznacza zgodę i przyzwolenie, a zgoda i przyzwolenie oznaczają, że takie sytuacje będą się powtarzać. Nie można do czegoś takiego dopuścić, dodała. Oświadczenie Michała Adamczyka dla Onetu. Michał Adamczyk nie odpowiedział na zapytania Faktu. Odmówił także odpowiedzi na pytania dziennikarza Onetu. Przesłał jednak do redakcji oświadczenie, które brzmiało: oświadczam, że nigdy nie dopuściłem się wobec pani, tu pada nazwisko ofiary, ale nie podajemy go do informacji publicznej, redaktor, wskazanych w pana pytaniu zachowań, to jest pobicia czy gróźb pozbawienia życia. Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku łączyła mnie z panią, tu pada nazwisko ofiary, redaktor, znajomość i tylko tyle mogę potwierdzić. Jednocześnie, szanując prywatność pani, tu pada nazwisko ofiary, redaktor, jak i moją własną, nie wyrażam zgody na publikację jakichkolwiek informacji na temat naszej znajomości. Znajomość ta dotyczy wyłącznie sfery mojego życia prywatnego, zatem publikowanie bez mojej zgody informacji na jej temat naruszyłoby moje dobra osobiste. Z kolei opublikowanie przez Onet nieprawdziwych i zniesławiających mnie informacji na temat rzekomego pobicia czy grożenia pani, tu pada nazwisko ofiary, redaktor, byłoby przestępstwem zniesławienia. Niedługo po publikacji szokującego materiału o przeszłości Adamczyka, Onet podał, że dziennikarz został zdjęty z wizji. Zagrożona jest także jego posada szefa telewizyjnej agencji informacyjnej. TVP nie chce oficjalnie wypowiadać się o sprawach prywatnych swoich pracowników, decyzją władz stacji Michał Adamczyk ma to robić osobiście.